pierwszy w terenie z nową kamerą. Ciekawe, jak ona się tutaj spisze. Ja jadę na zalew Sicina. Tu chcę zostać do zachodu słońca i sfilmować ten zachód słońca. Nie wiem jeszcze, na którym kanale go opublikuję, to nieistotne, to się później okaże. Zachody słońca nad Sicinem zawsze były widowiskowe, zawsze były piękne. Dlatego tak sobie pomyślałem, że no Marek, jedź, no jedź, zobacz, no masz kamerę nową, spróbuj to nagrać, zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ale jadę też po to, żeby porobić trochę takich ujęć typowo przyrodniczych. I później gdzieś tam, no nie, już, to co się trzęsie, to nie jest wina kamery, to jest wina tej drogi. Polskie drogi tak zwane. Po tym jak porobię kilka ujęć, podjadę sobie w jakieś miejsce, na którym stanę ze spinningiem i troszkę sobie porzucam. Zobaczymy, może się uda jakąś szczupaczkę tutaj wyciągnąć. W tym roku jeszcze z Siciny nie wyjąłem żadnego szczupaka. Jedynie co, to połowiłem trochę pływając z pontonu, ale to było, to nie były nawet przedszkolaki, tylko szczupaczki ze żłobka. To taki jakiś pech miałem. Pech i szczęście, bo nałapałem się trochę tych szczupaków. Nieraz bywało na wiosnę, dużo gorsze wyniki bywały. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie cieszę się kamerą, a wam ten film tutaj pokażę, po to, żebyście też mieli taki wgląd w to, jak te filmy mogą wyglądać w przyszłości, bo być może nastąpi taka mała przerwa tutaj w emisji tych filmów z uwagi na to, że są upały. Ja w upały nie mam zamiaru jeździć na ryby. Nie chce mi się, po prostu nie chce mi się. Nie chce mi się siedzieć w tym słońcu i pocić się jak jakiś głupi. Już to przeżyłem wielokrotnie, wiem czym to pachnie, wiem jak to smakuje. No czekam na porządny jakiś dzień. A te upały mają się skończyć za kilka dni, także nie ma tu jakiegoś pośpiechu, nie ma nacisku. Można spokojnie poczekać. No to zapraszam was do obejrzenia kilku ujęć typowo przyrodniczych. Thank you.
Made in PZW. Śmieciarze przeklęci. No dobra, moi drodzy, to tyle tych ujęć takich typowo przyrodniczych. Ja się uczę obsługiwać tę kamerę. Uwierzcie mi, że do tej pory, znaczy wcześniej miałem podobne kamery i te moje wcześniejsze filmy, na tych wcześniejszych filmach to widać, że miałem tego typu kamery, na których jest zoom, na których można coś zrobić, przybliżyć, pokazać, ale ostatnie dwa lata to cały czas tylko te sportowe kamerki, no bo tamta wcześniejsza JVC HD spaliła się na słońcu nad Odrą. Przerwa była długa, no ale wyczekana i teraz jest coś porządnego. Dzisiaj się poposiłkuję jeszcze tą kamerą. Zaraz wam powiem dlaczego. Ja chcę dzisiaj nagrać zachód słońca. To mnie najbardziej interesuje. Ale znalazłem takie fajne miejsce, taką fajną miejscówkę tutaj na zalewie Sicina. Miejscowi to pewnie ją znają, bo widzę, że tutaj jest zadbana i zorganizowana. I sobie tak postanowiłem, że tu, na tej miejscówce, porzucam sobie tam o wzdłuż i w bok jakimś tam spinningiem. No spinningiem po prostu. A przy okazji mamy możliwość teraz sprawdzić, czy jak kamera łapie wiatr, tak? Bo to jest bardzo ważne w filmowaniu na zewnątrz, w filmowaniu w terenie, czy ten wiatr jest łapany, czy nie jest łapany? Kurde, tu wszędzie nierówno. Same jakieś dziwne przygody mnie spotykają. Ponieważ chcę to słońce nagrać, a ono będzie zachodziło za godzinę, za półtora godziny. Za półtora godziny, ja nie wiem, ile mam tutaj tego prądu w kamerze tej mojej. Wobec tego trochę ponagrywam tą kamerą, a część tego materiału nagram też tą. Dlaczego ja tak nagrywam te swoje wyjazdy? Dlaczego te kamery u mnie chodzą non-stop? Otóż, moi drodzy, każdy ma jakiegoś swojego pierdolca. Każdy z nas. Niektórzy tego pierdolca potrafią nawet ujawniać w komentarzach pod filmami. Widać to, chłopaki, widać. Zastanówcie się czasami, co piszecie, bo to widać. Tego pierdolca widać. Ja mam takiego pierdolca, że uwielbiam pokazywać wam, moim widzom, momenty, kiedy jest branie ryby. Bardzo trudno to nagrać karpiując. To prawie że niemożliwe, bo karpiowanie, jak wiecie, polega na tym, że się siedzi nieraz tygodniami nad wodą i tego brania nie ma. Bardzo trudno to nagrać karpiówką. Daje się branie ryby nagrać na spławikówce, daje się nagrać na federze, na karpiówce nie. Na spinningu też się daje. Też się daje, ale musi być kamera włączona. Kamera musi być włączona, nie ma innej opcji. I w moich tych filmach ostatnich, które puszczałem tam, jak pływałem pontonem, praktycznie wszystkie brania macie nagrane. Chyba wszystkie, tak mi się przynajmniej wydaje. Cały czas kamera była włączona. Do tej muszę dokupić prąd, czyli baterię, żeby i karty, żeby móc rejestrować cały przebieg zasiadki, nie tylko zasiadki, ale też wyjazdu. Bo tylko w taki sposób mogę tego swojego pierdolca zrealizować, żeby mieć włączoną non-stop kamerę. To dla kamery też nie jest dobre, no ale może trzeba będzie się zastanowić nad tym pierdolcem w takim razie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Zauważyłem w tej kamerze, bo ja cały czas się nią bawię, cały czas ją poznaję, uczę się jej i staram się jak najszybciej ją ogarnąć. Zauważyłem w tej kamerze, że ma coś takiego, czego nie miały te moje poprzednie, też Panasoniki i JVC. Podobne w formie do tej, którą teraz mam, z tym ekranikiem takim wyświetlającym to, co jest nagrywane, że kiedy jest nagrywana scena, a ja schowam i zamknę ekran, to co zrobiłem teraz, co najprawdopodobniej słyszeliście po takich
klikach mocnych, to nadal się to nagrywa. To ma bardzo duży plus, bo co? Bo ekran nie zabiera niepotrzebnie prądu. W tych wcześniejszych kamerach zawsze jak było nagrywane, to było wyświetlane to, co jest nagrywane. Teraz już się sytuacja troszkę zmieniła. Ja mogę sobie ekran schować, ekran zamknąć. On się nie wyświetla, on nie pali baterii i ta bateria się tutaj oszczędza. To tyle tego, co zauważyłem. Wiem, nie umiem jeszcze, muszę po prostu wrócić do tej wiedzy, do tych umiejętności. Źle jeszcze operuję kamerą, złe robię najazdy, złe zbliżenia. Tak, wiem o tym, uczę się, nauczę się, spokojnie. No i chyba mnie nagrywa, ok, słoneczko mi świeci idealnie w oczy. Dobra, moi drodzy, ja pomalutku sobie zaczynam. Zaczynam od tego woblerka, od tego killerka, który ostatnio na wypadach pontonowych okazał się być niezwykle łowny. Porzucam trochę nim. Słońce, weź mnie, nie denerwuj. A potem przerzucę się na jakieś inne pierdółki. Będę wam pokazywał, bo ten film zmontuję w wersji 4K. Oczywiście kamerę GoPro też ustawię na wersję 4K, ale będę was informował, która kamera mnie bierze. Tak, GoPro będzie praktycznie z tego samego miejsca, bo nie widzę tutaj innej możliwości, żeby gdzie indziej postawić ją. Nie mam na nią żadnego uchwytu teraz. Ale będziecie widzieć różnicę. Może zobaczycie różnicę, może nie zobaczycie, licho wie. Jakaś tam na pewno będzie. Ja sobie wyłączam. Monitorek, bo on jest niepotrzebny i ja działam. Pierwsze mięcho jest, no to na PZW to tak zawsze. Na PZW to tylko takie mięso mają, nic więcej. Sobie pomyślałem, żeby nie robić zbyt długiego oczekiwania na ten moment, w którym załączę GoPro, to ja ją teraz włączę. Czyli nie czekacie długo, macie od razu możliwość porównania. Ja tylko tutaj ustawię w tym GoPro 4K, a jest akurat ustawione. No i popatrzmy. Sam jestem ciekawy, jaka jest różnica i co będzie na plus. Czy GoPro, czy ten mój Panasonic. Obie kamery, moi drodzy, obie kamery w takim samym rozdzielczości zostaną zrenderowane w tym samym pliku filmowym.
zmieniam teraz wędkę na nieco lżejszą, porzucam sobie gumkami, spróbuję coś tam z opadu podziałać. Dawno już nie rzucałem gumkami. Zapomniałem obrotówki wziąć, a chętnie bym sobie poobracał, ale zabrałem ze sobą tylko kilka tych kilka przynęt. Nie chciałem brać wszystkiego, bo to się jeszcze przyda na pontonie. I co, jaka różnica? Jak wam się podoba? Ja wiem, że tutaj z zupełnie innego poziomu jest ta kamera nagrywana, bo ona jest, ja jestem teraz, o, przepraszam się schylę, jestem teraz tutaj, nie? Obie są inaczej ustawione, ale rozdzielczość i wszystko inne powinno być mniej więcej porównywalne, więc możecie tutaj śmiało porównywać, sprawdzić i zobaczyć. Przede wszystkim zobaczyć, jak to wygląda. Która z nich jest lepsza, która gorsza. No tak, dla porównania, z ciekawości. Jeszcze chwilę porzucamy teraz gumką i nagramy to. Ja się ostatnio coś jąkam. Nagramy to Panasonikiem. Jeszcze tak na chwilę wrócę do kamery i parę słów jeszcze powiem, zanim zamilknę chyba na dłużej, przynajmniej na tym filmie. Moi drodzy, na Facebooku, tutaj na YouTubie, wszędzie ciśniecie mnie, męczycie mnie. Marek, jedź na karpie, jedź na karpie, jedź na karpie. Szczerze powiem, już niedługo na tych karpiach będę. Już niedługo się na te karpie wybieram. I drugie, szczerze powiem, ja karpiuję już jakieś ćwierć wieku. Jakieś 25 lat, tak mniej więcej. Szczerze wam powiem, ale to uwierzcie mi, mnie się już to znudziło. Już mi się znudziło karpiowanie. Znudziło mi się to, wy nawet sobie nie wyobrażacie, ile czasu spędziłem nad tą wodą też, siedząc i patrząc w te karpiówki, które się nie odzywały godzinami, dniami, tygodniami, miesiącami. Nie jesteście sobie nawet w stanie tego wyobrazić, jak długo to trwało. Przed tym, jak zaczynałem nagrywać filmy, jeszcze przed tym, jak zaczynałem nagrywać filmy, tych moich wyjazdów na karpie było jeszcze więcej niż to, co udało mi się zrealizować. Zrealizować w postaci filmów. Tego było jeszcze więcej. Nie dziwcie się, że po prostu jestem tym karpiowaniem znużony, zmęczony. Dla mnie tam już nie ma żadnej atrakcji. Tam już nie ma dla mnie żadnej atrakcji. Poza tą jedną, tym dużym, dzikim miśkiem, na którego zapolujemy, to wam obiecuję w tym roku, bo pewien plan się zrobił i już się chce. Ale jeszcze są inne rzeczy do zrobienia, zanim pojadę się nudzić na karpiach. Została niecała godzina do zachodu słońca. Ja jeszcze tutaj sobie troszkę porzucam. To jest tak nierówno, że i pomału będę się ewakuował tam na ten drugi brzeg, tam z tamtej strony, bo tam jest słońce, więc ja sobie będę tam nagrywał. A jeszcze parę rzutów, jeszcze ten ostatni rzut spinningisty musi zostać wykonany. Jeszcze mam tutaj tego swojego Stevena, mojego ulubionego niełowcę.
i jeszcze gnom pójdzie w ruch, także jeszcze kilka rzutów i idziemy nagrywać zachód słońca. Mam nadzieję, taką mam nadzieję, że mi wystarczy baterii. Nie mam jeszcze doświadczenia, jeszcze nie wiem na ile tej baterii mam, na ile to wystarcza tej karty. Kartę muszę dokupić, baterię muszę dokupić, wszystko muszę dokupić. Wszystko muszę dokupić. To się wszystko zrobi z czasem. Teraz spinningujemy. To by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy spinning. Pomalutku będę kończył, bo już widać słońce, promienie słoneczne przybierają taki lekko różowawy kolor. I zaraz się zwijam, idę tam na tą drugą stronę i sobie nagram zachód słońca. Jestem ciekawy, jak to będzie w kamerze 4K. Ja nie mam monitora 4K, no niestety, ale niektórzy moi widzowie mają. To właśnie dla tych widzów między innymi też nagrywane jest w jakości 4K. A ci, którzy nie mają, czyli tak jak ja, mogą śmiało oglądać te filmy na YouTube przecież w jakości HD bez żadnego problemu, tak? Ciekawy jestem jakości dźwięku. O, jak zwykle, kurde, nie dopilnujesz, to się weźmie w pierniczy. Jakości dźwięku, jakości obrazu tej kamery, bo samo prowadzenie, te zbliżenia i tak dalej, no to ja muszę się jeszcze tego nauczyć. To jeszcze gnoma stracę? Nie chcę mi się tam wchodzić. Dobra, wyskoczył. Jeszcze to wszystko przede mną. Jeszcze trochę wpadek będzie. Ale z czasem to wszystko opanuje. To wam obiecuję. Idziemy nagrywać zachód słońca. Zachód słońca nad Cieciną. Nie wiem, czy go zmontuję tutaj do tego wędkarskiego kanału. Jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji w tej sprawie. Być może jakimś tam szybkim, tak, nagrywaniem, szybkim odtwarzaniem. Natomiast na tym moim drugim kanale w Świecie Króla Myśli cały ten film, czyli pół godziny zachodu słońca, a jak nie więcej, będzie nagrane i pokazane. Zapraszam.